Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże. Dzisiaj troszeczkę chciałem powiedzieć o spowiedzi, jak czasami jest, jak się nie było długo u tej spowiedzi i o przeszkodach właśnie, które często nas mogą dotykać. I tu powiem taki swój przykład, że ja kiedyś, ja nie pamiętam, ale to był bardzo długi czas, jaki ja nie byłem u spowiedzi i po prostu zrobiłem rachunek sumienia i stanąłem, chciałem oczywiście się wyspowiadać, wszedłem na tą dobrą drogę i po prostu zrobiłem ten rachunek sumienia i stałem w kolejce do spowiedzi, to było w kościele w środku i dosłownie taki strach mnie opanował, czyli ten strach jakby nie był przed tym księdzem, nie był w ogóle przed konfesjonałem, nie był też przed grzechami dokładnie, czyli przed tym, co ja powiem, bądź czego nie powiem, tylko to był taki samoistny strach, można powiedzieć. I było coś takiego, że byłem jedną nogą, oczywiście kolejka była długa, no i tutaj to był też problem, bo ten strach cały czas mnie trzymał podczas tego stania, dlatego byłem jedną nogą przy wyjściu dokładnie z tej kolejki, wyjściu na zewnątrz i wtedy miałem taką świadomość, że z pewnością bym poczuł ulgę i tak by było, poczułbym ulgę. No i byłem tą właśnie drugą nogą właśnie przeświadczony, żeby stać, żeby dokładnie pokonać ten strach. Czyli stojąc do tej spowiedzi, to trwało dosyć długo, ja już nie pamiętam jaki czas, ale cały czas ten strach mnie po prostu trzymał. I ten strach, ja powiem szczerze, że myślę, że to był od złego ducha. Czyli człowiek, jeżeli dawno nie był u spowiedzi, to może coś takiego czuć właśnie jak strach, że nawet mogą się mu trząść ręce. Czyli to trzeba jak najbardziej przełamywać i dalej trzeba po prostu stać, trzeba wytrzymać i do końca, bo jak się coś postanowi, ja też jestem tego zdania, to chodzi o to, żeby z tego nie zrezygnować właśnie i nie poddać się. Oczywiście ja tego nie wiedziałem, że to może być działanie złego ducha, natomiast miałem coś takiego w sobie, żeby to przezwyciężyć, żeby dotrwać do końca dokładnie. I dotrwałem do końca, wyspowiadałem się i wyszedłem z taką ulgą wewnętrzną, że tego się już opisać nie da słowami ludzkimi. Też miałem radość w sobie i byłem jakby dumny z siebie. Byłem dumny z siebie wtedy, że przezwyciężyłem ten strach, że dotrwałem do końca i że się wyspowiadałem. Później już, jak się kolejnymi razami spowiadałem, to już później częściej to było, to już tego strachu nie było. Czyli to był taki początek u mnie. No i często też jest tak, że kiedy się stoi, przykładowo, bądź się nastawia na to, żeby pójść do spowiedzi, robić rachunek sumienia, i tak dalej, to wtedy może się tutaj zły duch pojawić dokładnie, czyli może nam wyolbrzymiać te grzechy na przykład, te, które popełniliśmy. Może nam zacząć wmawiać, że nie jesteśmy w ogóle godni pójść do konfesjonału. Może nam wmawiać, że jak my pójdziemy, powiemy to księdzu, to ksiądz nie wiadomo co z tego zrobi po prostu, że nas może ukaże, bądź może, ja też takie coś słyszałem, że powie na środku tego w kościele o tym i bądź nas nie wiadomo jak surowo napomni i takie właśnie, jeżeli myśli przychodzą, które nas dokładnie odciągają od tego sakramentu, to żeby wiedzieć, że to na pewno nie są myśli od Boga, też na pewno nie są to myśli nasze, to są myśli od złego ducha i należy się nie
jakby utożsamiać z tymi myślami, czyli nie przyjmować ich. Dokładnie chodzi o to, żeby je odrzucić i żeby wiedzieć, że ten krok, który ja wykonuję w stronę konfesjonału, to jest mój krok do oczyszczenia, do pojednania się z Bogiem. Dokładnie w tym momencie ja wchodzę na drogę Kościoła, czyli przyjmując właśnie sakrament spowiedzi. To jest bardzo ważny sakrament, który otwiera bramy Kościoła, ja bym tak powiedział, bo w tym momencie, kiedy ja się oczyszczę, przykładowo, nie wiem, 10 bądź 20 lat nie chodziłem do spowiedzi, nie chodziłem do Kościoła, ale kiedy się oczyszczę właśnie podczas sakramentu spowiedzi, wtedy ja mogę przystępować do komunii i mogę po prostu właśnie z tego sakramentu też korzystać. Czyli to jest bardzo ważne. I teraz chciałbym króciutko przeczytać fragment z Pisma Świętego. To jest dokładnie Ewangelia Świętego Łukasza 15:7. Powiadam wam, mówi Jezus, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Czyli chodzi o to w tym fragmencie, że całe niebo się cieszy, kiedy taki właśnie grzesznik, taka osoba przychodzi po iluś latach do konfesjonału, czyli to jest, ten robi ten pierwszy krok właśnie w stronę Kościoła, w stronę sakramentu, w stronę Boga, nawraca się, czyli tak jak jest tutaj napisane w tym fragmencie, że jest większa radość właśnie z takiego jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. I można by tutaj sobie zadać pytanie, no bo jeżeli jest strach przykładowo przed księdzem, skąd on tam się wziął, czy ten ksiądz, który mnie będzie spowiadał, się też z tego raduje, czy się też z tego cieszy, i przeczytać ten fragment, jeżeli całe niebo się z tego cieszy, czyli z tego jednego nawróconego, niż 99 sprawiedliwych, to myślę, że ten ksiądz, który udziela sakramentu spowiedzi właśnie temu jednemu, na pewno też jest zadowolony. Także tym się dzisiaj króciutko dzielę. Dziękuję z Panem Bogiem.